Prosta przechodzi przez punkty minus 1, 6 oraz 5, minus 4. Napisz równanie tej prostej w postaci kierunkowej. To jest klasyczne zadanie. Mamy dane dwa punkty na płaszczyźnie i chcemy znaleźć prostą, która przez nie przechodzi. Chcemy znaleźć równanie tej prostej. Więc przypomnijmy, równanie prostej w postaci kierunkowej, czyli y równa się współczynnik, właśnie współczynnik kierunkowy ax plus b. Chcemy znaleźć a i b. Może naszkicuję tutaj pierwszy sposób rozwiązania. Nie jest to najszybszy sposób, ale może zaczniemy od tego pierwszego sposobu. Więc co? No, mamy dwa punkty, prawda? Teraz te punkty należą do prostej, czyli ich współrzędne spełniają równanie prostej. Zatem dla minus 1, 6 wiemy, że te punkty spełniają równanie prostej, czyli wstawiając do tego równania za x minus 1, za y 6, otrzymujemy pewne równanie, które wiąże ze sobą a i b. Czyli y, czyli 6, równa się a razy minus 1 plus b. Teraz to samo dla drugiego punktu, dla punktu 5 i minus 4. Wiemy, że współrzędne tego punktu również spełniają równanie tej prostej, czyli minus 4 równa się a razy 5 plus b. A więc jeszcze raz może tu przypiszę, otrzymaliśmy układ równań z dwiema niewiadomymi, układ równań liniowych. Minus a plus b równa się 6 oraz 5a plus b równa się minus 4. Dobrze, więc to jest... No i teraz musimy rozwiązać ten układ równań, znajdziemy wtedy a i b. Może zróbmy to. Zróbmy to być może tak. Odejmiemy równania stronami, czyli odejmujemy te równania stronami, wtedy zredukuje nam się b. Czyli odejmujemy te równania stronami i tak po lewej stronie zostaje minus a minus 5a, czyli minus 6a równa się 6 minus minus 4, czyli 6 plus 4, czyli 10. Zatem minus 6a równa się 10, dzielimy przez minus 6, tutaj możemy jeszcze skrócić przez 2, czyli to się równa minus 5 trzecich. Wobec tego po lewej stronie zostaje nam a po prawej minus 5 trzecich. Czyli a jest równe minus 5 trzecich. No i b, podstawiamy a do tego równania, powiedzmy do równania pierwszego, podstawimy i mamy tak minus minus 5 trzecich plus b równa się 6, czyli 5 trzecich plus b równa się 6. Odejmujemy 5 trzecich od obu stron. W ten sposób po lewej stronie zostaje nam b. Przepraszam, trzymamy żółty. B równa się 6 minus 5 trzecich, czyli to jest 6, to jest 15, 18 równa się 18
minus 5 trzecich. Czyli B jest równe 13 trzecich. I równanie naszej prostej jest takie. Y równa się minus 5 trzecich x plus 13 trzecich. Teraz chciałbym pokazać drugi sposób. Drugi sposób. Może teraz jeszcze przepiszę te punkty. Minus 1, 6. I drugi punkt to jest 5, minus 4. Teraz tak, przypomnijmy sobie, co to jest współczynnik kierunkowy. Jaki on ma sens? Jeżeli mamy prostą o równaniu y równe ax plus b, to co to jest to a? Otóż a liczymy w następujący sposób. Wybieramy dwa punkty na prostej. Dwa dowolne punkty na prostej i liczymy różnicę x-ów i różnicę y-ów. Wtedy a równa się delta y przez delta x. I to nie zależy od tego, które punkty na prostej wybraliśmy. Dobrze. No dobrze, czyli my tu mamy takie proste, przepraszam, mamy dwa punkty na prostej, czyli a równa się. Tak, delta y to jest różnica współrzędnych y, czyli to jest, nazwijmy ten punkt, nazwijmy P1, a ten punkt nazwijmy sobie P2. Czyli a to jest współrzędna y punktu P1, czyli minus 4, minus współrzędna y punktu P2, czyli minus 6, to jest delta y podzielone przez współrzędna x punktu P1, czyli 5, minus współrzędna x punktu P2, czyli minus 1, czyli to jest minus 10 szóstych, prawda? Czyli minus 5 trzecich. Zatem a jest równe minus 5 trzecich. I skoro mamy już a, to możemy użyć tego jednego z tych punktów do wyliczenia b. Czyli dla, czyli może podstawmy dla p1, używamy punktu p1 do wyliczenia b. p1, czyli minus 4 równa się minus 5 trzecich razy współrzędna x punktu P1, czyli razy 5 plus B. Teraz do obu stron dodajemy 25, prawda? 5 razy 5 trzecich to jest 25 trzecich. W ten sposób po prawej stronie zostaje nam B, a po lewej 25 trzecich minus 4, czyli to jest 12 trzecich. Zatem B równa się 13 trzecich. 25 minus 12 przez 3. No i teraz możemy porównać te wyniki z wynikami poprzednimi, prawda? A współczynnik kierunkowy jest minus 5 trzecich i B jest 13 trzecich. Czyli oczywiście drugi sposób doprowadził nas do tego samego wyniku co pierwszy.